Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite porównanie Honor View20 kontra Xiaomi Mi Mix 3. W Honorze View20 mamy Kirin 980, 8 GB pamięci RAM. W Xiaomi mamy Snapdragona 845 GB pamięci 6. Sprawdźmy jak oba działają, jak szybko otwierają aplikacje, jak one pozostają w RAMie. To samo zrobimy w przypadku gier, oczywiście fony wpięte do tej samej sieci, wyczyszczone, więc lecimy. Pierwsze co? Allegro. No tutaj bardziej dla Xiaomi. Następnie, cóż mamy dalej? AliExpress. No prawie, że mi samo wszystko doczytały. Ceneo. Dla Xiaomi. Galerie. Oj, false start. No to trzeba poprawić. Galerie. No praktycznie remis. HBO Go. Xiaomi czy Honor. No prawie, że tak samo doczytane. Ipla. Dla Mi Mixa trójki. Szybciej. Jak dojadę.pl. Też dla Mi Mixa. On ten coś sobie tutaj marudzi. Trudno. Dobra. O, gdzie chciał nam to jeszcze raz odpalić. Musimy sobie to zostawić, żeby było w pamięci. Jest. Następnie mamy mapy. Remis. Player.pl. No tu Honor troszeczkę szybciej. OLX. Mi Mix. Następnie pyszne.pl. Honor. Pizza Portal. Remis. Sklepy. Mi Mix. Spotify. Remisowo. TapTalk. No powiedziałbym, że tak samo szybko. To coś chce się logować, ale ja nie chcę. TripAdvisor. No, może zrobimy restarcik, aby było sprawiedliwie. TripAdvisor. I jeszcze raz TripAdvisorek. Lecimy. No dla Honora, dlatego wolałem powtórzyć. Twitter. Remisowo. Uber. No Mi Mix tu szybciej. Wykop. Remis. I YouTube. Nie, dziękuję. No. Ach, przez te reklamowanie YouTube'a trzeba powtarzać, więc jeszcze raz YouTube. No i dla Honora. No powiem wam, często remisowo, czasami Mi Mix, chyba parę razy więcej niż Honor, ale no trzeba przyznać, że oba równie prawie że szybkie, chociaż bardziej bym chyba stawiał na Mi Mixa w tej chwili. Dobra, zobaczmy RAM. Zobaczmy z RAMem. 8 GB, 6 GB. Czy wszystkie aplikacje będą w RAMie w jednym i drugim smartfonie? Lecimy. Allegro tu w RAMie, w Mi Mixie nie. Następnie mamy AliExpress w RAMie w obu. Ceneo tu w pamięci, tutaj niestety nie. Galerie. Tu w ramie, tutaj troszkę jakby coś doczytywało. Tu w ramie HBO Go, tutaj niestety nie. Ipla. W pamięci, a tu nie. Jak dojadę, w ramie, tutaj coś doczytuję. Mapy, w ramie, tutaj też w ramie. Następnie player.pl, w pamięci RAM, w Mi Mixie restart. OLX, w ramie, tu nie do końca. Następnie mamy pyszne.pl. Tu widać, że w ramie, tu coś doczytuję. Następnie mam Pizza Portal w pamięci RAM, tutaj teoretycznie też, sklepy w ramie w obu, Spotify w pamięci RAM, TapTalk tu w ramie, tutaj tak jakby coś doczytał, TripAdvisor w pamięci RAM, tutaj też nie, Twitter w ramie, a tu sobie doczytuję, Uber w pamięci, tu jest restart, Wykop w ramie, tutaj też, ale to trochę dłużej trwało, YouTube w ramie, tu coś doczytuję. A więc już wiele razy powtarzałem i powtórzę to po raz kolejny. 8 GB RAM-u aktualnie gwarantuję wam, że naprawdę dużo aplikacji będzie w ramie i będzie ten telefon sprawnie, bezproblemowo działał. 6 GB okazuje się, że już na chwilę obecną jest to troszkę za mało. Może się okazać, że trzeba go troszkę więcej, więc no, jak chcecie naprawdę zapitalającego flagowca, no to 8 GB
by się przydało. Dobra, zobaczmy, co będzie z grami. Czy będzie jakakolwiek różnica w wydajności, otwieraniu, ramie. Lecimy. Asphalt 9. Oczywiście wcześniej wyczyściłem pamięć w jednym i w drugim smartfonie, więc sobie sprawdzajmy, jak to będzie wyglądało w grach. No i biegną znaki po kwadracie. I który pierwszy? Jeszcze oczywiście przy okazji widać różnica. Tu mamy bodajże Mimix pierwszy, ale chodzi mi o mierzenicę w ekranie. Tu jest jakiś IPS-owski, tu jest, jeśli dobrze pamiętam, AMOLED, no to jest różnica, widzicie. Asphalt 8. Ogólnie jasność, poziom jasności, tu jest max, tu jest maxa, no ten świeci słabiej. Mowa oczywiście o Honorze, że jest słabszy. Znowu kolejna gra dla Xiaomi, czyli Asphalt 8. W Honorze coś długo. Dopiero teraz. Dobra, ciach, ciach. Następnie mamy Temple Run 2. Tym razem dla Honora. Czyli jest 2-1 w grach dla Honora, dla Xiaomi, znaczy się. Dobra, dotarli do końca. Subway Surfers. Pierwszy Honor, Xiaomi drugie, czyli no 2-2, dobrze liczę. Dead Trigger 2, 3-2 dla Honora, ciach. Asphalt Extreme, ale się rozkręca. 4-2 dla Honora, całkiem nieźle. Unkilled, technologia GPU Power, czy jak to się tam zwało? GPU Turbo, właśnie, no. Może. No i cóż, znowu Honor. Szybszy od Mimixa. Już nie liczę nawet. No i ostatnie, PUBG. Kto tu wygra? Czy Honor, czy Xiaomi? Zaraz się dowiemy. No, zaraz będziemy to wiedzieć. Tu już sobie biegną i chyba znowu Honor, ale nie dam sobie głowy uciąć, póki nie zobaczę. No i tak, też dla Honora. Czyli, mówiąc krótko, w grach prędkość otwierania dla Honora, nie dla Xiaomi, czyli tutaj Kirin lepszy niż Snapdragon. Dobra, zobaczmy, co będzie w ramie. Asphalt 9 w obu się ubiło, częsta sytuacja. Asphalt 8 w obu przypadkach w ramie. Bardzo dobrze. Następnie mamy Temple Run 2, też w pamięci RAM w obu smartfonach. Subway Surfers również w ramie w obu. Dead Trigger 2 w pamięci RAM, czyli tak jak być powinno. Cóż mamy dalej? Dalej mamy Asphalt Extreme również w ramie. Ciach, ciach. Unkilled w pamięci. I mamy PUBG. No i super. I tu w ramie praktycznie w obu przypadkach bardzo dobrze. Mimo, że ten ma 8, ten ma 6 GB RAM-u, wypadły bardzo fajnie. Dobra, tak wygląda porównanie tych dwóch smartfonów. No w grach szybciej i lepiej chyba sprawuje się Honor, w aplikacjach trochę lepiej Xiaomi, jeżeli chodzi o taką czystą wydajność i taki czystą moc, tak to nazwijmy. Więc jeden trochę lepszy w grach, drugi trochę lepszy w aplikacjach, ale oba równie jeszcze szybkie, mimo że to prawie, że można powiedzieć, na zeszłorocznych procesorach urządzenia. Dobra, macie jakieś pytania odnośnie jednego i drugiego, piszcie w komentarzach, są też odnośnie ich oczywiście tutaj playlisty, możecie sobie zobaczyć inne porównania z innymi smartfonami. Na dole linki do moich społeczności, profil na Patronite, dzwoneczek, subskrypcja, komentarz, must have, no i tyle. Tyle na dzisiaj. Speed test porównanie się, Mix 3, Honor View 20, czy też 20 View. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!